jak wbiłem moje pierwsze 1000 subskrypcji. Ogólnie wszystko zaczęło się w wakacje 2016 roku, gdy mój brat Bluker odkrył funkcję wrzucania filmów na YouTube'a. Od razu się tym podekscytowaliśmy, ponieważ do tej pory jedynie oglądaliśmy YouTube'a, a mój brat odkrył funkcję, gdzie można wrzucać filmy. Tak więc Bluker zaczął wrzucać jakieś filmy z Clash Royale, ja również zacząłem wrzucać totalnie losowe rzeczy, jakieś recenzje telefonów i inne gry. Minął miesiąc nagrywania dosłownie losowych rzeczy i w sumie znudziło mi się to i przestałem to robić. Potem pół roku później stwierdziłem, że dobra, chcę jednak znowu robić YouTube'a i założyłem kanał o nazwie Dexons_Kart. Był to kanał poświęcony kartom piłkarskim, ponieważ ogólnie lubiłem grać w piłkę nożną, kolekcjonowałem karty piłkarskie i na tym kanale robiłem unboxingi właśnie saszetek z kartami piłkarskimi. Z początku nie szło mi to nawet najgorzej, ponieważ miałem tak po 50 wyświetleń na film i nawet na jeden filmie zdobyłem 400 wyświetleń. Na tamtą chwilę miałem już około 50 subskrypcji, lecz stwierdziłem, że jest to za mało i chciałem mieć więcej. Dlatego zacząłem robić metodę sub za sub, czyli po prostu pisałem pod różnymi filmami komentarze, kto sub za sub i po prostu wymieniałem się sub za sub. Naprawdę nie wiem w sumie po co to robiłem, było to bardzo głupie, ale w ten sposób wbiłem jakieś pierwsze 100 subskrypcji. Potem w sumie karty piłkarskie mi się znudziły, więc zacząłem nagrywać Clash Royale i inne gry. Lecz to nie przynosiło mi praktycznie żadnych wyświetleń. W międzyczasie grałem sobie w Fortnite'a na iPadzie. I kiedyś to wyglądało tak, że żeby grać Fortnite'a na telefonie, to musieliśmy mieć specjalny kod dostępu właśnie do Fortnite'a. Ja chyba gdzieś tam zostałem wylosowany i miałem 3 takie kody do rozdania, więc nagrałem film, gdzie właśnie rozdaję te kody i że trzeba zostawić subskrypcję, aby wygrać kod. I ten film jak na tamte czasy zrobił dla mnie ogrom wyświetleń, ponieważ było to 1000 wyświetleń i dzięki temu wbiłem jakieś 300 subskrypcji. Potem w sumie nagrywałem Fortnite'a na moim iPadzie, ale to też nie przynosiło mi żadnych wyświetleń, aż w końcu pojawiła się gra Brawl Stars. Jednak to nie jest Brawl Stars, jakie znacie dzisiaj, ponieważ kiedyś Brawl Stars było w fazie beta, co oznaczało, że było dostępne jedynie w niektórych krajach na świecie. Niestety w Polsce nie dało się go normalnie pobrać, lecz za pomocą specjalnych aplikacji było to możliwe. Tak więc jako jedna z nielicznych osób grałem w Brawl Stars w Polsce i nagrywałem tą grę. Nagrywałem w sumie jakoś 3 youtuberów, w tym ja. Czas sobie mijał, w sumie nie przynosiło mi to zbyt dużych wyświetleń, ale bardzo lubiałem tą grę, więc ją nagrywałem. Aż w końcu 12 grudnia 2018 roku Brawl Stars wyszło globalnie, co oznaczało, że można było grać w każdym kraju na świecie, w tym w Polsce. No i błyskawicznie przez to Brawl Stars zyskało ogromną popularność. A z racji tego, że byłem praktycznie jedynym twórcą w Polsce, który to nagrywał, ja również od razu zyskałem popularność. I w praktycznie 2 tygodnie od premiery Brawl Stars globalnej wbiłem już 1000 subskrypcji. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, ponieważ będę starał się na to odpowiadać.